Istnieją tylko dwie płcie, a każdego przedstawiciela gatunku ludzkiego można jednoznacznie określić albo jako kobietę, albo jako mężczyznę. Prawda czy fałsz? Oczywiście, że fałsz. Płeć to zdawałoby się proste zjawisko biologiczne. Jest to jednak bardzo zwodnicze sformułowanie. Kryją się tu dwa haczyki. Po pierwsze, niewiele zjawisk biologicznych, jeżeli przyjrzeć się im naprawdę szczegółowo i wziąć pod uwagę cały współczesny stan wiedzy, to naprawdę zjawiska proste. Pewnego typu uproszczenia, które są stosowne na poziomie języka potocznego, okazują się być do niczego, jeśli przyjrzymy się temu, co naprawdę wie współczesna biologia. Dobry przykład – strategie odżywiania się. Można powiedzieć, że zwierzęta dzielą się na mięsożerne i roślinożerne. I jest to jakieś tam uproszczenie, które na pewnym poziomie będzie skuteczne. Doskonale jednak wiemy, że są zwierzęta wszystkożerne, a jeśli weźmiemy jeszcze pod uwagę rzeczywistość ludzką, zostanie na to nałożony zupełnie nowy poziom komplikacji. Zwróćmy uwagę, że sformułowanie mięsożerny, roślinożerny nie jest w stanie podzielić nam sensownie ludzi na kategorie. Nie bierzemy tu pod uwagę takich rzeczy jak choćby diety szczególnego przeznaczenia, diety medyczne, dieta paleo, dieta wysokowęglowodanowa czy halal. I to mówi nam od razu o drugim problemie, o którym wspomniałem na początku, o rzeczywistości ludzkiej. Nawet elementarne, fundamentalne zjawiska biologiczne uzyskują zupełnie nową realizację, im bardziej złożony organizm mamy na myśli. I jest to nie tylko przypadek ludzki. Jest to bardzo typowa sytuacja tak naprawdę, że pewne fundamentalne zjawiska i procesy biologiczne są bardzo proste na przykładzie bakterii, ale bardzo skomplikowane na przykładzie ludzi, szympansów, ważek czy ośmiornic, organizmów naprawdę złożonych. I płeć nie jest wyjątkiem. To, co zrobimy w tym filmie, z tej miniserii składającej się tylko z dwóch odcinków, to najpierw przeprowadzimy się przez proces ewolucji życia na Ziemi, żeby przyjrzeć się temu, jak wyłaniała się płeć. Później, w następnym odcinku, opowiemy troszeczkę o wariantach płciowości, czyli już konkretnie na przykładzie gatunku ludzkiego, jak może wszystko pójść troszeczkę inaczej niż na tym, co zostanie przedstawione w bieżącym filmie, czyli dość prostym, mimo wszystko, obrazie. Zacznijmy więc. Czym jest płeć? Płeć ma fundamentalnie związek z rozmnażaniem się. Rozmnażanie się następuje zaś na dwa podstawowe sposoby – bezpłciowy i płciowy. Przyjrzyjmy się temu, jak rozmnaża się organizm rozmnażający się bezpłciowo na jakimś prostym, prototypowym przykładzie, na przykład komórki bakteryjnej. Gdybyśmy oglądali pojedynczą komórkę bakteryjną pod mikroskopem, w momencie rozmnażania się zauważylibyśmy dosyć prostą arytmetycznie prawidłowość. 1 daje 2. Z jednego robi się 2. Z jednej komórki dwie komórki. Z jednego organizmu 2 organizmy. Komórka dzieli się na 2. Gdybyśmy zajrzeli do środka i śledzili to wszystko na poziomie genetycznym, zauważylibyśmy rzecz następującą. W komórce wyjściowej, początkowej, znajduje się pewna porcja materiału genetycznego. Genom. W przypadku bakterii byłby to pojedynczy, kolisty chromosom. Jeden chromosom, zawierający jedną kopię każdego genu. Tuż przed podziałem komórki doszłoby do podwojenia ilości materiału genetycznego na krótką chwilę, a po jakimś czasie te dwie kopie zostałyby rozciągnięte na dwie przeciwległe części komórki. Później pojawiłoby się wrzeciono podziałowe dzielące tę komórkę na dwie części. Oddzieliłyby się one od siebie i w ten sposób uzyskalibyśmy znowu dwie komórki bakteryjne posiadające jedną kopię każdego genu. Tak wygląda prototypowy przykład rozmnażania bezpłciowego. Czym jest płeć? No, temu jest poświęcony cały ten i następny film, ale na tym prostym poziomie komórkowo-genetycznym pomyślmy o płci jako o systemie w pewnym sensie odwrotnym. Z dwóch komórek robi się jedna. Jak to możliwe? Zacznijmy od może nazewnictwa. W przypadku rozmnażania płciowego, w przypadku organizmów produkujących specjalne komórki rozmnażające się płciowo, te dwie komórki, które zleją się ze sobą, będziemy nazywali gametami. W przypadku najbardziej typowym mamy dwa typy gamet. Możemy je nazywać gametą typu A, gametą typu B, możemy ją nazywać gametą męską lub gametą żeńską. Nie ma to większego znaczenia. Tak czy inaczej dochodzi do zlania się ze sobą gamet.
W tym momencie powstaje nowa komórka, pierwsza komórka nowego organizmu, czyli zygota. Moment powstania zygoty to jest właściwy moment powstania nowego organizmu. Można by jednak słusznie zadać pytanie, czy jeśli zleją się ze sobą dwie komórki, to nie, czy nie zostanie podwojona ilość materiału genetycznego. Z jednej kopii, którą określamy jako 1N, powstanie 2N. Potem połączą się dwa takie organizmy, 4N, 8N, 16, 32 i tak dalej. Istnieje wiele sposobów na rozwiązanie tego problemu, co jest właściwe dla orzęska, niekoniecznie będzie właściwe dla nas ludzi. W przypadku ludzi i w zasadzie wszystkich zwierząt rozmnażających się płciowo mamy do czynienia ze specyficzną sztuczką genetyczną. Otóż każda normalna komórka organizmu ludzkiego, poza gametami, posiada dwie kopie każdego genu, czyli 2N. Jesteśmy organizmami diploidalnymi. Jesteśmy diplontami, mamy dwie kopie każdego genu, tymczasem w momencie powstawania gamety ta dwójka zostaje rozdzielona i każda gameta posiada już tylko jedną kopię każdego genu. Jest więc komórką haploidalną, a więc w momencie połączenia się dwóch gamet przywrócony zostaje stan wyjściowy, czyli 2N i wszystko wraca do normy. Na to wszystko nakłada się to, o czym powiedziałem przed chwilą. To nie jest tak, że każda gameta może połączyć się z każdą gametą. Są tak zwane typy płciowe. Typ płciowy najczęściej wyraża się w postaci różnych chromosomów. Przyjrzyjmy się może temu, jak to wygląda w przypadku organizmu człowieka. Człowiek w pojedynczym zestawie swojego genomu, w swoim pojedynczym genomie niezduplikowanym, posiada 22 zwykłe chromosomy, tak zwane chromosomy autosomalne, które w komórce takiej jak komórka mojej skóry byłyby oczywiście podwojone. W takiej komórce znalazłyby się więc 44 chromosomy autosomalne, po dwie kopie każdego z 22 chromosomów autosomalnych. Oprócz tego występują jednak jeszcze dwa dodatkowe chromosomy, chromosomy płciowe. I tu mamy dwie zasadnicze możliwości, chociaż w następnym filmie opowiem o możliwościach pośrednich, nietypowych. Dwie najczęściej występujące możliwości są takie. Albo te dwa dodatkowe chromosomy płciowe są jednego i tego samego typu, jest to tak zwany chromosom X, albo są to dwa różne chromosomy, chromosom X i chromosom Y. I w ten sposób docieramy do pierwszej kategorii płciowości, jest to płeć genetyczna. Albo komórki danego organizmu posiadają zestaw chromosomów 22 autosomy XX, jest to coś, co określamy jako płeć genetyczna kobieca, żeńska, albo jest to zestaw 22 chromosomy autosomalne, jeszcze raz 22 chromosomy, czyli 44 chromosomy autosomalne oraz XY i to będziemy nazywali płcią męską, płcią genetyczną męską. Gdybyśmy byli jednokomórkowcami, to na poziomie płci genetycznej moglibyśmy poprzestać, ale jednokomórkowcami nie jesteśmy, w związku z czym sytuacja nieco się komplikuje. Jesteśmy organizmami, w związku z czym można słusznie zadać pytanie, gdzie właściwie te gamety są produkowane. Kolejne pojęcie biologiczne, organem produkującym gamety jest gonada. W przypadku ludzkim terminologia ta została też przejęta przez zoologów badających inne grupy zwierząt. Na gonady męskie mówimy jądra, na gonady żeńskie mówimy jajniki. Gonady wyznaczają nam typ płci gonadalnej. Organizm posiadający gonady męskie możemy nazywać gonadalnie męskim. Organizm posiadający gonady żeńskie możemy nazywać gonadalnie żeńskim. Czy istnieją możliwości pośrednie? Tak, istnieją. W różnych grupach organizmów zwierzęcych występuje na przykład tak zwany hermafrodytyzm, czyli występowanie dwóch różnych gonad, gonady męskiej i gonady żeńskiej w tym samym organizmie. W niektórych przypadkach może nawet dojść do samozapłodnienia, czyli jeden i ten sam organizm produkuje plemniki i komórki jajowe, one łączą się ze sobą i powstaje zygota, rozwija się organizm. W innych przypadkach
niemożliwe jest samozapłodnienie i muszą spotkać się dwa osobniki. Mimo że każdy z nich posiada i jądro, i jajnik, muszą spotkać się dwa różne osobniki. Jest to, nawiasem mówiąc, jeden ze sposobów, na jaki matka natura zapewnia różnorodność genetyczną w populacjach. Tak czy inaczej, w takim przypadku spotykają się dwa osobniki, dochodzi do kopulacji, wymiany gamet, ale musi nastąpić połączenie gamety męskiej z pierwszego osobnika z gametą żeńską z drugiego osobnika. To, nawiasem mówiąc, pokazuje nam, dlaczego we współczesnym świecie medycznym i we współczesnym świecie zoologicznym odchodzi się od mówienia o hermafrodytach czy też obojnakach w rzeczywistości ludzkiej. Zauważmy bowiem, że jest to strategia rozrodcza zasadniczo nieobecna w naszym gatunku, jeśli potraktować ją tak, jak ją traktują zoolodzy. Nie ma czegoś takiego w rzeczywistości ludzkiej, że strategią rozrodczą jest spotkanie się dwóch osobników, z których każdy ma i gametę męską, i gonadę męską, i gonadę żeńską. Następuje kopulacja, wymiana materiału genetycznego i ciąża lub dwie ciąże. Coś takiego nie występuje, w związku z czym coraz rzadziej używa się terminu hermafrodytyzm w odniesieniu do ludzi. Gdybyśmy mieli do czynienia z prostą rzeczywistością biologiczną, gdybyśmy byli robakami płaskimi albo obłymi, to na tym moglibyśmy poprzestać, ale nimi nie jesteśmy i na to wszystko nakłada się kolejny poziom złożoności, a mianowicie anatomia ciała. Osobnik posiadający gonady męskie i osobnik posiadający gonady żeńskie tak naprawdę mogłyby być dokładnie takie same. W takim przypadku mielibyśmy do czynienia z monomorfizmem płciowym. Na pewnym etapie badań anatomicznych zawsze ta różnica się jakaś ukaże, dlatego że bądź co bądź w pewnym miejscu będziemy mieli jajnik i będziemy mieli jądro. Najczęściej wewnętrzne, schowane w organizmie przewody płciowe prowadzące do tych gonad też różnią się od siebie. Oprócz tego jednak organizm żeński i organizm męski mogą nie różnić się od siebie prawie wcale. Taki przypadek to monomorfizm płciowy. Ludzie jednak należą do gatunków dymorficznych płciowo, w związku z czym można mówić o dalszych poziomach złożoności. Tutaj sprawę można definiować bardzo, ale to bardzo szczegółowo i w niektórych publikacjach rozkłada się tę płeć anatomiczną, płeć tego, jak zbudowany jest dany organizm, na bardzo wiele różnych kategorii. Płeć wewnętrznych przewodów płciowych, zewnętrznych narządów płciowych, drugorzędowych, trzeciorzędowych cech płciowych. My dla potrzeb niniejszego filmu rozbijemy ją tylko i wyłącznie na dwie kategorie, na płeć genitalną i tę drugą, którą określimy nie do końca precyzyjnie jako płeć fenotypową. Płeć genitalna będzie to płeć budowy zewnętrznych narządów płciowych. Znowuż mamy dwa prototypowe przypadki, zewnętrzne narządy płciowe męskie, penis, moszna z jądrami w środku, zewnętrzne narządy płciowe żeńskie. Tak, to są dwa przykłady prototypowe. Tymczasem oczywiście występują różnego rodzaju formy pośrednie. Na przykład formy pośrednie pomiędzy łechtaczką i prąciem. Formy pośrednie pomiędzy wargami sromowymi a moszną. Powiem o tym troszeczkę więcej w następnym odcinku. Tak czy inaczej można mówić o tym poziomie płci genitalnej, podając szczegółowo, jak zbudowane są genitalia danego osobnika. Oprócz tego występują jednak kolejne cechy anatomii, kolejne cechy fizjologii związane z typem płciowym. Co należy do takich cech? Od choćby występowanie piersi lub ich brak. Typ owłosienia, budowa krtani, głos. To są cechy, które rozwijają się najczęściej później niż w rozwoju embrionalnym i tym odróżniają się te cechy, które będziemy nazywać fenotypowymi od tych, które nazywamy genitalnymi. Genitalia zasadniczo rozwijają się w rozwoju płodowym, ewentualnie w pierwszych miesiącach życia, natomiast te cechy, które my będziemy nazywali fenotypowymi, zasadniczo później. Do tego momentu wymieniliśmy sobie następujące kategorie płci. Płeć genetyczną, płeć gonadalną, płeć genitalną i płeć fenotypową. I to są cztery wspólne poziomy, które można by określić jako biologiczne. I na tym właściwie moglibyśmy poprzestać, gdybyśmy byli, powiedzmy sobie, szympansami. Na tym by się skończyło. Tymczasem jednak rzeczywistość ludzka jest bardziej złożona od rzeczywistości szympansi i na to wszystko nakładają się kolejne poziomy złożoności. Pierwszy z nich pojawia się w momencie narodzin, kiedy to nowonarodzonemu człowiekowi przypisywana jest pewna płeć.
Z pewnymi rzadkimi wyjątkami jest to dokładnie ta sama płeć, którą my dzisiaj nosimy w naszych dowodach osobistych jako literkę M lub literkę F. W większości przypadków nie ma z tym żadnego problemu, jednak są pewne przypadki. Szacuje się, że jest to zwykle mniej więcej 0,02% do 0,05%. Mówimy więc o jednym przypadku na kilkadziesiąt tysięcy, kiedy są problemy z przypisaniem płci w momencie urodzin. Najczęściej wynika to z nietypowej budowy genitaliów, czyli zewnętrznych narządów płciowych. Co w takim wypadku? Może dojść do przypadku, gdy płeć wpisana w dokumentację, czyli tak zwana płeć metrykalna albo płeć prawna, różni się od tego, co będzie ostatecznie płcią genitalną, ale też od płci gonadalnej, płci genetycznej, a w toku rozwoju może się okazać, że i od płci fenotypowej. Jest to jedna z konsekwencji tego, że my ludzie kategoryzujemy. Na tym jednak się nie kończy. Życie człowieka nie kończy się w momencie wpisania płci do dowodu osobistego, czy też do aktu urodzenia. Co się dzieje następnie? Następuje wychowanie. I jak doskonale wiemy, we wszystkich w zasadzie kulturach ludzkich na przestrzeni dziejów wychowanie chłopców i wychowanie dziewcząt jest odmienne. Skutkuje to odmiennymi statystykami wyboru zawodów, odmiennymi preferencjami, odmiennymi skłonnościami psychologicznymi. To wszystko składa się łącznie na tak zwaną płeć społeczną. To jest wszystko to, co spotyka danego człowieka ze względu na to, czy jest traktowany jako chłopiec, czy jako dziewczyna, jako mężczyzna czy jako kobieta. To można by określić jako płeć społeczną. Ukoronowaniem tego wszystkiego jest zjawisko już specyficznie ludzkie, które można by określić jako płeć psychiczną. Jak sprawdzić płeć psychiczną? Jest to po prostu odpowiedź na jedno bardzo proste pytanie. Czy ja czuję się kobietą, czy ja czuję się mężczyzną? A może nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. I dzisiaj wiemy już, po dekadach żmudnych badań i docierania do tego wszystkiego spod warstwy niewiedzy, wstydu, zakłamań i niedostatecznie rzetelnie przeprowadzonych badań, że może dojść do sytuacji, w której płeć genetyczna, gonadalna, genitalna, fenotypowa, metrykalna i społeczna są takie same, a płeć psychologiczna jest odmienna. Te cztery pierwsze poziomy, które określiłem jako poziomy biologiczne, są do pewnego stopnia sprzęgnięte, a od pewnego stopnia rozprzęgnięte od pozostałych trzech, które można by wspólnie z pewnym przymrużeniem oka określić jako poziomy społeczno-psychologiczne, poziomy typowo ludzkie, można by też powiedzieć. Po tym wszystkim, co teraz powiedziałem, można by się zastanawiać, jakie wobec tego mamy konfiguracje. No otóż tych konfiguracji jest olbrzymia, ale to olbrzymia ilość. Kiedy nałożymy na siebie wszystkie możliwe warianty tych siedmiu kategorii płci, powstaje ilość możliwości wręcz astronomiczna. Użyłem słowa ilość, pewnie podświadomie, gdyby to wykonać matematycznie, pewnie doszlibyśmy do pewnej liczby możliwości, ale tak naprawdę na pewnym poziomie pracujemy już case by case. Są to przypadki indywidualne, a ilość klas jest de facto niepoliczalna. Można też zadać pytanie, jakiego procenta populacji dotyczą tego typu rozważania, czyli jaki procent populacji da się prawidłowo umieścić w jednoznacznym prototypie płciowym, takim mianowicie, że we wszystkich siedmiu przypadkach mamy tę samą kategorię płciową w dodatku należącą do kategorii typowej. O tych statystykach też opowiem w następnym filmie.